Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami być. To jest tak, że jest w lekostronniczym taki naturalny podział. Są ludzie w laptopie i ludzie normalnie przed kamerą. Karol, to jest mój prowadzący, zobaczcie. Wypuśćcie mnie, chłopie! Ma dużo miejsca tutaj. Jak Ci się podoba prowadzenie lekostronniczego? Masz jakieś uwagi? Coś byś zmienił? Wiesz co, no pościel bym ułożył na łóżku. Wydaje mi się, że widzę tam jeszcze kilka pudełek po pizzy z da Grasso. Czy mi się dobrze prowadzi? Bardzo mi brakuje widoku Ciebie. A jakbym zrobił tak? Bo jaka tam ta cepcja. To co, możemy tak nagrywać? Tak. Czy wodzisz normalnie? A czy ja mogę w takim razie wyłączyć moją kamerę? No tak, no myślę, że spokojnie. Drodzy Państwo, co u Was? No jakoś leci, nie? U mnie też całkiem dobrze. Karol, jaki mamy temat na dzisiaj? Dzisiaj chcielibyśmy poopowiadać Państwu, pośmiać się, ale też może jakąś refleksję wynieść z tematu więziennego, gdzie to osadzeni domagają się, ktoś by powiedział, specjalnych przywilejów. A ja uważam, jako prawdziwy gracz, i to jeszcze gracz konsolowy, że to nie są przywileje, których oni się domagają, tylko ale to prawa człowieka. Prawa o człowieka, wszystko, co powinniśmy mieć zagwarantowane. Czyli uważasz, że człowiekowi do życia potrzebna jest odpowiednia mieszanka tlenu z innymi związkami, potrzebne mu jest jedzenie, potrzebny mu jest sen i rozumiem, potrzebny jest PlayStation. W zakładzie karnym w Chełmie, województwo lubelskie, kilkudziesięciu więźniów demonstrowało w sobotę niezadowolenie z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. W zakładzie tym nie ma zakażonych, nikt nie jest objęty kwarantanną, a jednak zakazali im na przykład wychodzenia gdzieś na zewnątrz, czy do pracy na zewnątrz. I co jest ciekawe, więźniowie, którzy wychodzą do pracy, to jest w ogóle dla mnie bardzo pozytywne zjawisko społeczne. Gdzieś tam widziałem więźniów, którzy szyją maseczki dla innych na zewnątrz. To jest w ogóle super zajebista sprawa. Mieć takie poczucie, że wiesz, że jesteś w stanie albo komuś uratować życie, albo przynajmniej w jakiś sposób pomóc. Super rzecz. Znaczy, to jest tak, że z tego co ja wiem przynajmniej, że oczywiście przy takich jakby akcje z maseczkami się nie liczą, tak? Bo to jest coś ekstra, to jest jak pomoc dla powodzian i tak dalej. To jest, tak. Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, więc to absolutnie. Ale nie wiem, jak jest w Polsce, bo zupełnie się tym nie interesowałem, natomiast wiem, że w Stanach jest z tym duży problem. Trochę jak w twoim ulubionym filmie Skazani na Shawshank. Więźniowie są de facto takimi nowoczesnymi niewolnikami i są wykorzystywani do właśnie pracy w różnych firmach, w różnych zakładach, z czego dostają jakieś minimalne pieniądze, więc jeżeli to jest w Polsce ok, ogarnięte, to spoko, ale czy wiem, jak jest? Nie mam żadnego pojęcia. To znaczy, ja też nie mówię, że to jest ok z tymi bardzo niskimi stawkami wynagrodzeń dla więźniów. Jeśli miałbym do wyboru albo samemu sobie zorganizować czas, albo nawet móc popracować za darmo, to nie wiem, czy bym nie popracował za darmo, bo to zawsze jest jakieś zajęcie, które się wykonuje i jest ciekawsze niż czytanie książek, które może już wszystkie przeczytałem z biblioteki więziennej. What? Daj jeszcze 2 lata, wreszcie zrobimy ten szwindel. Jak nas dorwą, to będziesz miał okazję sprawdzić. I wtedy co będzie? Co będzie? Wyjdzie ktoś, my będziemy poszukiwani, ale wreszcie ktoś wyjdzie przed ten pulpit, zacznie układać papiery. Wszyscy spokojnie się rozsiądą, a on powie: Ladies and gentlemen, we got him. Atoś! Tu by chodziło o mnie i o ciebie, czy tylko o ciebie? Nie, tylko o ciebie. Ja ucieknę, ja mam 5 paszportów, jak śpiewał Kanye West w piosence. W komunikacie prasowym wyszło, że w zakładzie karnym w Chełmie kilkudziesięciu więźniów w ramach demonstracji niezadowolenia z powodu obostrzeń związanych z profilaktyką zakażeń koronawirusem nie przyjęło śniadania. Obiad już zjadła połowa z demonstrujących, kolację spożyli wszyscy i na tym się protest zakończył, napisała rzeczniczka. To trochę taka dieta, powiem wam, w tym proteście wyszła. To trochę jakby Nina do was przyszedł. Nie, ja nie zjem tego. Nie, bo mieliśmy iść do parku. A tak... dobra, no to nie jest śniadania, nie? Tak, przychodzi obiad, Nina tak już troszkę dziubnęła, no to idziemy do parku czy nie? Nie. No ale... Nie, możesz nie jeść obiadu. No ale... I kolacja tak, no chodźmy do parku, ty tutaj. Kolację? No to mniej więcej u nas tak jest. W związku z całą tą sytuacją więźniowie zażądali między innymi skrócenia wszystkich wyroków. To jest dosyć ciekawe żądanie dla mnie takie, w sensie, a spróbujmy, może się uda, a jak się nie uda, to przynajmniej będziemy wiedzieć, że próbowaliśmy. No ale dziwisz się? No, trochę się dziwię. Ja w ogóle nie. Trochę się dziwię, bo jakby rozumiem niechęć do różnych obostrzeń i trudności z tym związane, ale skrócenie wszystkich wyroków to jest takie dla mnie bardzo dalekosiężne. Ja uważam, że zawsze warto próbować. No i w związku z tym, że muszą siedzieć w tych celach, żądali również rozdania do cel konsol, do gier
PlayStation. Ja myślę, że jakby dostali Xboxy w ramach, że na przykład nie ma playaków, kupiliśmy wam Xboxy, to też by nie narzekali. Wydaje mi się, że takim więźniom, zwłaszcza jeżeli to są duzi mężczyźni, duży, to bardziej siadłby Xbox, dlatego że ma większe pady. Tak. Nie? W sensie, bo w sumie te playakowe są takie dosyć małe, nie? Bardziej dla takich no-life'ów, inceli, piwniczaków. Tak w ogóle to ja chciałbym skorzystać z okazji i pozdrowić kogoś, kto może znajdować się w zakładzie karnym teraz i rozumiem, że nie ma możliwości, tak? Nie ma tam dostępu do internetu, nie? Nie, jest na pewno jakaś kawiarenka. I jeśli na przykład to ogląda, albo na przykład oglądał przed trafieniem do zakładu i potem wróci i ogląda ten stary odcinek, to pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego na drodze życiowej. Ale poczekaj, bo ty w ogóle pominąłeś... Zadziwiasz mnie, Włod. Zadziwia mnie, Włodeczku, że ty w ogóle nie podniosłeś najważniejszej kwestii. Co z tym, czy tymi więźniami, którzy jak tylko usłyszeli o tym, że ktoś wymyślił, żeby PlayStation rozdawać, a oni są zapalonymi pecetowcami PC Master Race, to oni w tym momencie są de facto uciemiężeni. Bo jeszcze PlayStation, Xbox, to wydaje mi się, że można w miarę zatrzeć. Ale PlayStation, Playak? Oczywiście dla tych, co mają tą grę i grają na komputerze, dla PlayStation i innych joysticków, to nawet mi was nie szkoda. Tak, przychodzi jeden taki więzień i mówi: ja mam grać przy 20 paru klatkach? Kim ja jestem? No ale lepsze to niż nic, nie? Wolę nic, wolę się gapić w ścianę, ma więcej pikseli niż ten PlayStation. A drodzy państwo, tak w ogóle to więźniowie mają czasem ciekawe pomysły, jak można spróbować ograć sytuację na swoją korzyść, bo jeszcze w grudniu mieliśmy taki temat do LS-a, którego w koniec końców w odcinkach nie było, ale brzmiał on mniej więcej tak. Strzelce Opolskie są częścią Polski, a tam jest więzienie i tam jest spacerniak i tam jest smog. I więźniowie, wyobraźcie sobie, drodzy państwo, no nie, całego nie pociągnę sam. Więźniowie chcieli zadośćuczynienia w wysokości po 3000 zł tytułem odszkodowania i po 2000 zł tytułem zadośćuczynienia. Nie wiem, jak sytuacja się zakończyła, nie dotarłem do takiej informacji, ale strzelam, że nie dostali, Karol, tych pieniędzy. Mogli nie dostać. Ale plan był dobry. Nie no, plan był w ogóle master plan. To był plan prawie tak dobry, jak w słynnym serialu, który po angielsku nazywa się Prison Break, a to po polsku, jak wiecie doskonale, znaczy skazany na śmierć. Kiedyś nam Netflix wyrzucił w proponowanej, wiesz, skazany na śmierć. Ja mówię, Netflix, który jest rok? I tak, wiesz, siedzę i mówię do Karoliny: pamiętam, że obejrzałem pierwszy sezon Prison Breaka, wiesz, w jedną noc. Usiadłem tam o godzinie 19 rano, skończyłem. Pamiętam, że tak wciągnął mnie. Daj, zobaczymy troszkę, nie? Jak bardzo się zestarzał. O Jezu. Bardzo się zestarzał? Serio? W sensie jest przaśny strasznie mocno w bardzo wielu miejscach. Teraz to masz ten układ, wiesz, wielki brat, skazany niesłusznie w więzieniu. Jego drobniejszy, ale super inteligentny brat wjedzie tam i oczywiście wszystko się udaje. Oczywiście pani, która jest w szpitalu więziennym, jest super laską. Ktoś tam nie chciał być jego, ale on go przejrzał. I ten tatuaż? Tatuaż, na którym jest plan ucieczki? To jest science fiction najwyższej próby. W sensie, jak popatrzysz na tą jego dziarę, to jest normalna dziara, tam nie ma żadnych planów. Oni dopiero tak, potem w kolejnych to, odcinkach... Że on widzi tam, jakby wie, że tu się kończy róg jakiegoś diabła, to się łączy z tym i tak dalej, nie? Odnośnie polecajek, to ja chciałbym polecić. Mogę coś polecić? Mieliśmy taki odcinek, gdzie polecaliśmy różne rzeczy, w ogóle serię 5 odcinków. Ja polecam, żeby jeść. Tak, odeślemy was do nich w opisie. Przypomniałem sobie o jednym bardzo fajnym kanale, który lubię oglądać, który się nazywa Tronic Fix. To jest gostek, który naprawia sprzęty elektroniczne, konsole, MacBooki, iPhony. Kupuje coś używanego, zepsutego, co nie działa na eBayu, potem próbuje to naprawić i sprzedać z zyskiem. Widać, że goś jest dobry w tym, robi to, co umie i daje mu to frajdę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz z gier. To jest Zelda Breath of the Wild. To jest na Switcha? To jest na Switcha i na Wii U i to jest jedna chyba z najfajniejszych gier, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały, przyznam szczerze. No wszyscy się jarali tą Zeldą, mówisz, że ta Zelda na Switcha jest mega. Nigdy nie grałem w Zelda, więc... Ale grałem w Nicky Boom. O, Nicky Boom soundtrack, stary. O, to są jakieś piękne dźwięki. Ktoś miał głośnik wtedy przy komputerze, miałem tylko bzyczek. Bzyczek. Karol, Kinga napisała do nas wiadomość. Cześć, Kinga. O, widzę, że Kinga na całe szczęście wysłała swój mail wolny od wirusów, co widzimy w stopce. Witam, panowie. Witamy cię, Kingo, serdecznie. Cześć. Witamy. Aż się uśmiechnęłam, oglądając wasz odcinek, w którym pojawił się temat poganka rutowatego, czyli Peganum Harmala, ponieważ całkiem niedawno, jeszcze kiedy mogliśmy spokojnie poruszać się gdziekolwiek i kiedykolwiek, przygotowałam mały referat na farmakognozję, między innymi na temat tej rośliny. Poganek jest stosowany jako środek przeciwgorączkowy, lek na histerię, to się tyczy, mam nadzieję, też lekostronniczego, jak jest histeria śmiechu, malarię, parkinsonizm, reumatyzm i astmę, głównie w Afryce oraz Indiach.
Także jego dwa pierwsze zastosowania dają największą podstawę do rozpylania go w przestrzeni publicznej, choć niekoniecznie będzie to efektywne. Wow, czyli jednak Gurban Julie nie jest, Karol, taki, wiesz, totalnie, wiesz, że zróbmy coś głupiego, nieprzemyślanego, tylko, Karol, tak ma być. What? Czy ty bierzesz coś w stronę Kingi, która sugeruje, że to... Czemu odrzucasz aspekt magiczny? Czemu odrzucasz aspekt... Nie odrzucam aspektu magicznego, ona tutaj pisała referat na farmakognozję, a gnoza jest dosyć blisko magii, więc Karol, farmakognozja... To nie jest blisko magii. Gnostycyzm, Karol. Doktryny i ruchy religijne dualistyczne, łączące chrześcijaństwo i pogańskie wierzenia religijne. Człowiek jest niespójnym konglomeratem ciała, duszy oraz ducha, pneumy, hermetyzm. Wszedłeś w wolnomularstwo? Miałem podobny fartuszek. Gdzie to jest? Nie miałem podobny fartuszek. Ten po prawej, taki niebieski. Także, Kingo, dziękujemy ci bardzo za maila, dziękujemy za wyjaśnienie. Powodzenia bardzo na farmakognozji. Bardzo dziękujemy. Ja chciałbym przypomnieć, Kingo, że... Co? Ach, nic. Ja chciałem zapytać, jak w Krakowie na przykład wyłączają oświetlenie nocne na te 4 godziny, to co oni tam robią w tym Krakowie, jak już to oświetlenie wyłączą? Bo nie wiem, więc pytam. Dzieci się robią. I co, i do tego światło nie jest potrzebne? Swoją drogą, ja się zastanawiam, czy będzie przyrost urodzeń. Jestem ciekaw, jak to będzie. No, ale to się dowiemy dopiero za parę miesięcy. A do tego czasu pamiętajcie, żeby być lekko! Strach.